Masz być jak wściekły byk, jak Tommy Lee Jones w Ścigany, jak Rambo w Rambo. Cześć, ja jestem Bartek Grzankowski i zapraszam Was dzisiaj na przegląd najważniejszych informacji ze świata telekomunikacji, nowych technologii i nauki. Zaczynamy! $5,5 miliarda. To kwota, która nawet największego bogacza potrafi zaboleć. I taka chyba była też intencja Irlandzkiej Komisji Ochrony Danych. Tę karę musi zapłacić firma Meta, która dane użytkowników Facebooka z Unii Europejskiej przerzucała na amerykańskie serwery. Dlaczego te dane nie mogły zostać w Europie? Koncern odpowiada jak rasowy polski samorządowiec. Że nie da się, nie da się, nie da. Jeśli chodzi o nasze dane, to problemem jest różnica w podejściu do prawa w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych. W tym drugim przypadku, w dużym skrócie i uogólnieniu, to w zasadzie można z tymi danymi robić więcej. No ale jednak te dane są użytkowników z Unii Europejskiej. Dlaczego w takim razie Meta nie podchodzi do nich tak, jak w tym regionie powinno się podchodzić zgodnie z prawem? Meta uważa, że wszystko jest w porządku. Co więcej, zamierza odwołać się od tej decyzji, jak i też od grzywny. No i twierdzi, że Facebook działał tylko w dobrej wierze. Pewnie jak zawsze, a Cambridge Analytica na to niemożliwe. Zresztą, gdyby Meta zdecydowała się jednak działać coś w tym kierunku, to moim zdaniem jednak sporo by na tym skorzystała, no bo byłaby między innymi na przykład przykładem dla innych firm, które także borykają się z tym problemem. Natomiast Meta zadeklarowała, że oczywiście jak najbardziej będzie robić więcej, natomiast więcej pod kątem pozyskiwania kolejnych naszych danych, o ile oczywiście sami się na to zdecydujemy, akceptując regulamin nowej aplikacji, nad którą właśnie Meta teraz pracuje. Co ciekawe, aplikacja ta od Mety będzie konkurować bezpośrednio z Twitterem. Będziemy więc mieli bezpośrednie starcie gigantów na glinianych nogach. Internetowych mandatów może być więcej. Do polskiego Sejmu wpłynął właśnie projekt ustawy, która w najgorszych przypadkach będzie karać nawet więzieniem w przypadku tzw. patostreamingu. Chodzi oczywiście o transmisje online, w których pojawiają się treści bardzo wulgarne, obsceniczne czy wręcz przemocowe. Jeśli te nowe przepisy wejdą w życie, to najwyższy wymiar kary to nawet 8 lat więzienia. No, ja osobiście bardzo się z tego powodu cieszę, że takie przepisy w końcu się pojawią, bo do tej pory miałem wrażenie, że prawo nie nadążało za tym, co się dzieje po prostu w życiu. Teraz wszystko na to wskazuje, że będzie to bardziej po drodze. A jeśli chodzi o drogę, przejazd drogą, to przynajmniej część polskich autostrad i system z tym związany e-toll przejdzie w zapomnienie. My nie będziemy musieli ponosić opłat jeszcze trochę i mam wrażenie, że być może to nam będą płacić za przejazd taką autostradą. Wybory oczywiście przed nami, więc czas na przerzucanie się coraz lepszymi deklaracjami. Sejm ma zająć się ustawą o płatnych autostradach. Zmiany dotkną, jeśli oczywiście wejdą w życie, samochodów, a dokładniej nawet użytkowników samochodów osobowych i motocykli, którzy korzystają z odcinków A2 między Koninem a Strykowem i A4 między Wrocławiem a Sośnicą, czyli te, które są zarządzane, są pod troskliwą opieką Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jeśli te przepisy wejdą w miarę sprawnie w życie, no to będą mogły się pojawić nawet jeszcze przed wyborami, a opłaty, a wręcz nawet brak opłat, oczywiście zostanie uzupełniony, a jakże, z naszych podatków. W tym tygodniu mieliśmy PlayStation Showcase, czyli taki czas, kiedy Sony chwali się trochę tym, czego spodziewa się w najbliższym czasie.
I jeśli chodzi o sprzętowe nowości, to mnie osobiście najbardziej zaciekawiła konsola o nazwie Project Q. Dość ciekawy wygląd, natomiast niewiele ponad to, co zostało tam zaprezentowane, wiemy. Tych informacji zaprezentowanych też nie ma zbyt wiele. Nie ma m.in. tego, ile to wszystko będzie kosztować, jaka jest dokładna specyfikacja tego sprzętu, no i tak naprawdę, kiedy się tego możemy spodziewać. Nie wiemy też, kiedy się spodziewać PlayStation 5 Pro, no i Xboxa Series X w tej ulepszonej wersji. Natomiast pojawiają się pewne informacje, które wskazują, że być może nastąpi to już całkiem niedługo. Jak wskazuje szef Take-Two Interactive, czyli firmy odpowiedzialnej za takie tytuły jak chociażby GTA, Red Dead Redemption, Bioshock, możemy się tego spodziewać, uwaga, wkrótce. Pytanie, no właśnie, brzmi, co tak naprawdę oznacza to wkrótce? Teraz natomiast my kończymy już temat konsol. Kończymy to informacją na temat sprzętu od Asusa. Mowa oczywiście o zapowiedzianej na czerwiec wersji ROG Ally. Jeśli chodzi o ten sprzęt, to gadam jak potłuczony, no ale nic sobie przecież z tego nie robicie. Biedny tylko Paweł, który musi tego wszystkiego słuchać i szukać tego miejsca, w którym wreszcie w końcu jest ta prawidłowa wersja. Wracając więc do tego materiału, jak pokazują prowadzone już testy tego sprzętu, można z niego korzystać także jako ze Steam Decka. Potrzebne jest oczywiście dodatkowe oprogramowanie, natomiast dzięki niemu możemy korzystać z tytułów, które właśnie są do znalezienia na Steamie. No ale jak pokazują kolejne testy, niestety są też i wady już w tym modelu, wady, które zostały wychwycone. Jakie dokładnie, to znajdziecie także w artykule w opisie pod tym filmem, a jakie są nasze wrażenia, o tym przekonacie się już niedługo. Zapraszam w imieniu Damiana, wypatrujcie recenzji na telepolis.pl. W tym tygodniu z kolei pojawiły się recenzje kart graficznych RTX-a 4060 Ti i RX-a 7600, o których zresztą wspominałem Wam w poprzednim telemiksie. Jak te testy się sprawują? Czy nowy koń ze stajni Nvidia to jest jednak, tak jak niektórzy nieładnie wspominali w komentarzach, karta jednak dla frajerów? Czy AMD, a może nie czy, tylko co poza dobrą ceną oferuje także karta od AMD? O tym przekonacie się w recenzjach, które znajdziecie oczywiście na telepolis.pl, no i oczywiście także w opisie pod tym filmem. Zapraszam już teraz w imieniu Damiana. Natomiast w tym pojedynku AMD i Nvidia być może zwycięsko wyjdzie z tego wszystkiego Intel. Intel, który co prawda nie pokazał nam w ostatnim czasie jakoś specjalnie jakiejś nowej swojej karty, natomiast Intel Arc 750, obecny już chwilę na rynku, staniał w oficjalnym sklepie, w tym momencie jest dostępny za cenę $199. Razem z polskim podatkiem VAT to wychodzi nieco ponad 1000 zł. Co przepowiada nam w zasadzie, że Intel chyba próbuje trafić przez portfel do serca graczy. No nie jest to taki zły pomysł. Ten tydzień to nie tylko testy kart graficznych od AMD i Nvidia, no ale także masa innego sprzętu. Te wszystkie materiały w ramach takiej trochę wręcz kumulacji związanej z kalendarzem premier sprzętów pojawiły się oczywiście jak najbardziej na telepolis.pl. Wśród nich także aparat od Sony ZV-1 Mark II. Sprzęt, którym nie tylko zrobicie zdjęcia, ale też nagracie materiały. No i w ramach tego, że takie możliwości w tym sprzęcie są, Ania przygotowała dla Was materiał, w którym nie tylko będziecie mogli przeczytać o jej wrażeniach, ale także będziecie mogli to zobaczyć na YouTubie. Już teraz ten film jest do obejrzenia. Polecam. To jest aparat kompletny dla kogoś, kto vloguje, przedstawia produkty albo po prostu chce sobie nakręcić bardzo fajny materiał z wycieczki z rodziną. Patryk z kolei przygotował dla Was test najnowszego iPhone'a 14. Z jednej strony, jak wskazuje, jest to bezpieczna półka premium, więc jakby jak najbardziej atrakcyjny wybór. Natomiast on sam tego telefonu by nie kupił. Dlaczego? O tym przeczytacie na telepolis.pl. Tam także znajdziecie recenzję Asusa ZenBook S13 OLED.
sprzętu z jednej strony zgrabnego, z drugiej strony wydajnego, celowanego pod kątem chyba biznesmenów, ale także skrywającego trochę niespodzianek. Niespodzianką, i to z tych dużo mniej przyjemnych, jest zapowiedź podwyżek w Netflixie. Tutaj przede wszystkim bać się powinni ci, którzy wcześniej dzielili konta nie w ten sposób, który jest przewidziany w zasadach. Jak zapowiada Netflix, czas się wziąć za tych, no, którzy właśnie tych zasad dotrzymać nie mogą. Jeśli więc do tej pory byliście rodziną pięcioosobową, która jest rozrzucona po całej Polsce, no to czeka Was konieczność wykupienia dodatkowego pakietu. Netflix przewidział bowiem, że są osoby, są konta osób, które są poza jednym konkretnym miejscem zamieszkania, natomiast raz, że trzeba za to dopłacić 10 zł, a dwa, że takich kont poza Waszym domem mogą być tylko dwa. Jeśli więc jesteście w piątkę, no to czekają Was całkiem spore podwyżki. Zmiany także zapowiedziane, także dotrzymanie słowa jest ze strony HBO Max. HBO Max, którego tak naprawdę już nie ma. Umarł król, niech żyje król, a w tym przypadku po prostu Max. Max, który jest spełnieniem obietnicy od Warner Bros. Discovery, ta grupa teraz tam zbiera swoje materiały w ramach VOD i znajdziecie tam materiały właśnie zarówno z uniwersów filmowych, jak i w ogóle z produkcji filmowych ze strony HBO, ze strony Discovery, ze strony Cartoon Network, ale też właśnie z DC. Batman na to wszystko zdecydowanie by chyba z radości zatańczył. Na koniec gorąca nowość ze świata kuchennych nowych technologii, przynajmniej jeśli podkręcicie podgrzewanie Waszego jedzenia akurat na maksa. Mowa oczywiście o nowym Thermomixie, który tym razem został wydany w edycji Sparking Black. Zdecydowanie wygląd sprawia, że możecie wzbudzić zazdrość wśród rodziny i znajomych. Marian, to jest jakby luksusowo. Co warto podkreślić, ta edycja jest limitowana i na ten moment dostępna na razie tylko w Niemczech. Natomiast jeśli Wy jesteście zainteresowani właśnie tym, jak w ogóle działa Thermomix, albo czy na przykład warto zainteresować się kimś, czymś, jakimś sprzętem z konkurencji, na przykład takim Kohersenem CY021, no to zarówno o jednym, jak i o drugim sprzęcie materiały dla Was już niedługo przygotuje Ania i jej przepis na to, który sprzęt warto wybrać, także znajdziecie na telepolis.pl. My natomiast kończymy już to wydanie Telemixa. Widzimy się za tydzień o tej samej porze. Może